Dzień dobry. Zgodzą się panowie odpowiedzieć na dwa pytania moje? Tak. To jest do mojego kanału YouTube'owego Kultura to Natura. Tak. Agnieszka Michalska, bardzo mi miło. Chciałam spytać, czy mają panowie kontakt ze sztuką? Ze sztuką? Tak. 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 No nie mamy. Bo tu co chwila przechodzi taka sztuka, że normalnie... Tak? No. Taka lacha, że no nie ma. Ale czy ten kontakt ze sztuką w jakiś sposób wpływa na nas i na was i zmienia was w jakiś pozytywny sposób? Ja wiem. No tak. Pewno tak, ale to no, oczywiście te, co przed chwilą powiedziałem o tych sztukach, to żart, ale jak się idzie gdzieś do muzeum, tak? Czy ale tam, czy pan był ostatnio w muzeum? Byłem. Tak? W Muzeum Wojska Polskiego, chociażby. I tak sam z siebie, z zainteresowania? Tak, nie kazali? Nie, no przecież nikt mnie nie zmusza. No, jestem już żyjemy trochę w innych czasach, prawda? No. I chciałam spytać, czy uważa pan, że sztuka jest potrzebna? Myślę, że tak. Czy ona w jakimś sensie wpływa, no, ma szansę wpływać na ludzi? A książka nie wpływa na ludzi? Albo tam, nie wiem, no gazety to może nie, ale właśnie książka, nie wiem, no dobry film. Poszerza horyzonty, tak? Oczywiście. I uważa pan, że artyści są potrzebni? Powinniśmy trochę bardziej o nich dbać? Ale artyści, faktycznie, a nie ci ludzie, którzy się nazywają artystami. Aha, no. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy pan na przykład uważa się za artystę życia własnego? Życie, znaczy za swojego? Tak. Tak, ale ja mówię o artyście własnego życia. No, przecież każdy z nas jest artystą swojego życia. I może pan powiedzieć, że ma pan na nie wpływ? Myślę, że tak. Tak? Można powiedzieć, że jest pan rzeźbiarzem swojego życia? No, można tak powiedzieć. I przejmuje pan całą odpowiedzialność za swoje życie? Za swoje życie, oczywiście. No, tak? Nie za cudze. O, wspaniale. Czyli, że myśli pan nawet, że ma pan 100% wpływu na swoje życie? 100% na pewno nie. Ale ile może myśli pan, że wykorzystał pan tę szansę? Jest pan zadowolony? Jak pani tak, ma na imię? Na razie jestem zadowolony, tak. Na razie to ja życzę panu, żeby jak był pani pan... ma na imię? Już mówię, tylko życzę panu, żeby był pan zawsze zadowolony. Oczywiście, ja Agnieszka Michalska. Ja jestem aktorką, bardzo mi miło. Mam swój kanał YouTube'owy na YouTubie. Kultura... Możemy się umówić na randewu? No niestety nie. Czemu? Przepraszam, bo jestem w pracy. No po pracy się nagrywa. Panowie, po pracy. Czy zgodzicie się być na moim kanale YouTube'owym Kultura to Natura? I proszę was, wejdźcie do internetu Kultura to Natura. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Wzajemnie.